Któż z nas nie marzył o amerykańskim śnie? Nieważne, czy to w miejskiej dżungli w Nowym Jorku, czy na piaszczystych plażach Kalifornii, czy może siedząc na porczu własnego teksańskiego rancha. Niestety rzeczywistość bardzo szybko weryfikuje tego typu marzenia, czego doskonałym przykładem może być wizualizacja Łukasza Jakubiaka u Ellen DeGeneres. W każdym razie istnieją Polacy, którzy odnieśli sukces za oceanem, i to całkiem spory, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Jeśli podobnie jak ja i wy chcielibyście pewnego dnia ułożyć sobie życie w USA, ten odcinek na pewno was zmotywuje i nie pozwoli utracić nadziei. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na listę 10 Polaków, którzy zasłynęli w Ameryce. Numer 10. Rudolf Modrzejewski to świętej pamięci syn polskiej pary aktorskiej, który zasłynął w Stanach Zjednoczonych jako konstruktor jednych z największych mostów na świecie. Największy sukces przyniosła mu budowa mostu kolejowego w Tipps w Illinois nad rzeką Mississippi. Dzięki tej budowli Rudolf Modrzejewski został uznany w publicznej ankiecie za najwybitniejszego specjalistę w dziedzinie budowy mostów. Inne sukcesy polskiego inżyniera to m.in. najdłuższy po dziś dzień most na Alasce, czy drugi najpopularniejszy most w Zatoce San Francisco, San Francisco Oakland Bay Bridge. I kurczę, widziałem ten most na własne oczy i nawet nie byłem świadomy, że wybudował go Polak. Numer 9. Polskiego młota z NBA chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. W amerykańsko-kanadyjskiej lidze koszykówki Marcin Gortat zadebiutował 1 marca 2008 roku, grając dla Orlando Magic przeciwko New York Knicks. Choć na boisko wszedł wtedy na zaledwie 2,5 minuty, już niewiele ponad pół roku później, bo 13 grudnia, jako pierwszy Polak w historii, wyszedł na parkiet w podstawowej piątce zespołu NBA, a następnie jako pierwszy i jedyny Polak wystąpił w finale ligi. Numer 8. Mariusz Czerkawski zasłynął w Stanach Zjednoczonych jako hokeista. Urodzony w Radomsku sportowiec, sorry Radom, nie tym razem, do NHL, czyli takiego hokejowego NBA, trafił w 1991 roku, kiedy podczas draftu został zauważony przez Boston Bruins, dla których pierwszy mecz odbył dopiero 3 lata później. Największe sukcesy jednak Mariusz odnosił w New York Islanders, gdzie w aż 2 sezonach był najlepszym strzelcem i najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny. Sukcesy na lodzie zagwarantowały mu jako pierwszemu Polakowi w historii miejsce w drużynie świata w meczu gwiazd NHL. Numer 7. Jeśli wydaje wam się, że najlepszy polski towar eksportowy to jabłka, polscy robotnicy w UK czy Krzysztof Gonciarz, to nie znacie historii amerykańskiego króla pierogów, Teodora Twardzika, który oczywiście pochodził z Polski. To właśnie on w latach 50. ubiegłego wieku wprowadził do amerykańskich supermarketów pierwsze mrożone pierogi, a następnie spopularyzował je w Stanach jako polską potrawę narodową. Jego firma Mrs. T's Pierogis zarobiła na rodzimym przysmaku miliony dolarów i jest dziś jednym z największych amerykańskich producentów mrożonej żywności. Numer 6. Pewnie niewielu z was zdaje sobie z tego sprawę, że gdy oglądacie reklamę kosmetyków Max Factor, to widzicie firmę założoną przez Polaka. Mężczyzna w rzeczywistości nazywał się Maximilian Faktorowicz, ale podobno podczas rejsu do USA jego nazwisko przekręcono na Max Factor i tak już zostało. To właśnie dzięki niemu w Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy profesjonalny salon fryzjersko-kosmetyczny. Jego umiejętności i działalność zbiegły się w czasie z popularyzacją kinematografii, której sztuka makijażu była nieoceniona. I tak w 1929 roku Maximilian Faktorowicz otrzymał Oscara za charakteryzację, a jego klientami były największe sławy amerykańskiego filmu tamtych lat, takie jak Charlie Chaplin, Frank Sinatra czy John Wayne. Także już wiecie, komu możecie zawdzięczać poranne rozczarowania, kiedy budzicie się obok brzyduli Betty, podczas gdy wieczorem poderwaliście w klubie hollywoodzką piękność. Numer 5. Chyba nikt nie ma wątpliwości, skąd nadaje Mariusz Max Kolonko. Ale w jaki sposób się tam znalazł? Do Stanów Zjednoczonych wyjechał już w 1988 roku, gdzie 4 lata później został korespondentem Panoramy oraz innych serwisów informacyjnych. Wkrótce potem założył własną spółkę Media 2000, która jest podwykonawcą różnych programów i filmów reportażowych. Przez to Kolonko zyskał popularność i zaczął być zapraszany do amerykańskich sieci telewizyjnych. Od września 2009 jest również blogerem amerykańskiego portalu The Huffington Post. Jest także twórcą i dyrektorem generalnym Thank You, czyli witryny wspierającej weteranów wojennych. Numer 4.
Roman Polański to zdecydowanie najbardziej znany polski reżyser na świecie, który na koncie ma wiele prestiżowych nagród, m.in. Oscara, Złotą Palmę czy kilka Złotych Globów. Rozpoznawalność zawdzięcza nie tylko dzięki swoim wspaniałym filmom, ale także i życiu, które obfitowało w dramatyczne i skandaliczne wydarzenia. Najpierw jego żona została zamordowana przez sektę Charlesa Mansona, a później w 1977 roku został oskarżony o gwałt na 13-letniej dziewczynce, przez co uciekł z Ameryki i od tamtej pory musi kręcić swoje filmy poza granicami kraju. Numer 3. Rafał Zawierucha co prawda nie narobił jeszcze szumu w Stanach Zjednoczonych, ale trzeba przyznać, że angaż w filmie samego Quentina Tarantino to solidna podstawa do tego, aby tak się wkrótce stało. O Polaku może zrobić się głośno za sprawą filmu Once Upon a Time in Hollywood, czyli jednej z najgorętszych premier filmowych 2019 roku. W filmie tym zostanie opowiedziana historia Charlesa Mansona, czyli seryjnego zabójcy z USA, który zabił m.in. ciężarną żonę Romana Polańskiego. Masakra zostanie przedstawiona w filmie, a w rolę polskiego reżysera wcieli się właśnie Rafał Zawierucha. Polak zagra u boku takich sław światowego kina jak Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Sydney Sweeney czy Margot Robbie. Numer 2. Polska słynie z pięknych kobiet, dlatego obecność Joanny Krupy nie powinna nikogo dziwić w tym zestawieniu. Polska modelka wyjechała do Stanów Zjednoczonych już jako 5-latka i obecnie mieszka w Los Angeles. W swojej karierze wielokrotnie znajdowała się na okładkach największych magazynów, w tym amerykańskiego Playboya w 2005 roku, który 2 lata później zaliczył ją do 25 najbardziej seksownych kobiet świata. Oj, feministki muszą jej nienawidzić. Numer 1. Być może Tadeusz Kościuszko kojarzy wam się tylko z insurekcją kościuszkowską, a typowemu sobie z koszeniem ciuszków z outletów Adidasa. Jednak Polak swoimi działaniami objął znacznie większe obszary, w tym Stany Zjednoczone, w których zasłynął jako doskonały budowniczy fortyfikacji i przyczynił się do zwycięstw Amerykanów w wielu bitwach, co potwierdził nawet sam George Washington, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. A uchwałą kongresu Kościuszko został awansowany na generała brygady armii amerykańskiej. Polak znany jest także z tego, że przeznaczał spore pieniądze na wykupienie wolności Murzynów oraz ich kształcenie. Więc jakbyście spotkali na ulicy jakiegoś pseudopatriotę z rasistowskimi poglądami, koniecznie każcie mu poczytać o Tadeuszu Kościuszce, o ile w ogóle potrafi czytać. Okej, tym rasistowskim, jak ten biały ratlerek sikający na czarnego wyżła akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 najdziwniejszych produktów patriotycznych. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, również mój inny kanał, który prowadzę na YouTube, Paulis Sausage z animacjami. Do zobaczenia, do usłyszenia w najbliższym odcinku. Cześć!